Drodzy bracia i siostry, powtarzaliśmy, Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas, ale prorok w pierwszym czytaniu, nasze rozważanie o tych wielkich rzeczach dokonanych dla nas przez Boga kieruje raczej na teraźniejszość i przyszłość. Mówi prorok, żebyśmy nie roztrząsali zbytnio tego, co kiedyś było. A więc ani naszych, ani tym bardziej cudzych win, ani też naszych prawdziwych, czy przez nas tylko niesłusznie uważanych za takie zasług. Chodzi o to, żebyśmy się nie zakorkowali naszymi myślami w przeszłości. Oto teraz czas zbawienia przewija się przez okres Wielkiego Postu, który zbliża się już do tak wymownego, bogatego w treści i wymagania finału. Kapłan przemawiający ma pełnić funkcję proroka. Ma pomagać odczytywać znaki czasu. Pan Jezus wyrzucał faryzeuszom, że tych znaków z nieba odczytywać nie chcą, żeby nie wyprowadzać trudnych dla nich i niewygodnych wniosków. My musimy także uczyć się w tej Jezusowej szkole odczytywania tego, co się zdarza. Wielkie, bieżące wydarzenia zawierają także wskazanie Boże, Bożą przestrogę i Bożą także otuchę. Wiemy, jak wstrząsnęła szczególnie naszymi sercami wiadomość początkowo trudna do uwierzenia. 12 lat temu, blisko 10 kwietnia 2010 roku, następnego dnia na zaproszenie księdza Mariana Brzuskiego wypadło mi przemawiać do wiernych z kolonii oficerskiej. Wtedy posłużyłem się cytatem z głośnego wiersza Juliusza Słowackiego. Pan Bóg uderza w potężny dzwon, pisał Słowacki. I to był ten potężny głos, także Boży, także dobiegający z wieczności, które jest zawsze spoiwem doczesności. Głos, który powinien był przyjęty, powinien być był natychmiast rozważony, podjęty i w Polsce, i poza Polską. Gdyby wówczas ten głos, ten znak Boży przyjęto, zrozumiano i konsekwencje wyciągnięto, prawdopodobnie nie mielibyśmy teraz tej wojny, nie bylibyśmy w tym trudnym położeniu, w jakim nas ona stawia. Ale choć naród zareagował prawidłowo wówczas, zjednoczył się wokół ołtarza i wokół krzyża, ci, którzy mieli tuby nagłaśniające, postanowili czym prędzej
zaburzyć, zakłócić, zamącić te chwile skupienia i refleksji. Zarzucili nas bredniami o brzozie, kalumniami o niekompetencji polskich pilotów, o pijaństwie dowódcy, o rzekomym uporze prezydenta. I tak ten głos Boży został w ten sposób zagłuszony. Owocu nie przyniósł i skutki tego cierpimy dzisiaj, nie tylko my. Tym razem ten potężny Boży dzwon dotarł do krańców globu. Wstrząsnął nie tylko naszymi sercami. Postawił świat wobec nowych wyzwań, nowych zadań. Jeden z naszych współczesnych publicystów napisał bardzo trafnie: Rosjanie zachowali się jak barbarzyńcy, Ukraińcy jak Polacy, Polacy jak trzeba, a Niemcy jak zawsze. Okazuje się kolejny raz, że gdy sytuacja, gdy wydarzenie zaskakuje, a historia ma tę zdolność, gdy narody muszą reagować spontanicznie, decyduje to, co w nich najgłębiej tkwi. Kieruje nimi to, co ich ukształtowało przez wieki, to, co pielęgnowały i literatura, i sztuka, co szczególnie zakorzeniała religia i co umiejętnie przeszczepiał nowym pokoleniom i dom, i szkoła. Polacy ku naszemu chyba nawet pewnemu zaskoczeniu, niewątpliwemu zadowoleniu, zachowują się jak trzeba. Człowiek, że był człowiekiem, nie namiętnością, nie pożądliwością, nie korzyścią, jak nam próbują dziś usilnie wmawiać, ale powinnością się kieruje. Powinność decyduje o człowieczeństwie, bo człowiek jest jedyną istotą moralną, obdarzoną tym niezwykłym instrumentem, najczulszym ze wszystkich, jakim jest odróżnianie dobra od zła. Zwierzęta, ptaki, gdy chodzi o zjawiska fizyczne, mają wrażliwość o wiele większą niż my. My im ustępujemy daleko, ale gdy chodzi o wrażliwość moralną, to jest nasze pole. Tutaj się rozgrywa nasza jakość. Na tym polu idzie prawdziwy rozwój człowieka. Zachować się jak trzeba. Przypomina to słowa Inki. Powiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba. Przed nami w ramach tego jubileuszu stoi wielki poczet znanych, jeszcze większy nieznanych przodków. Staje przed nami
Właścicielka Jarosławia Zofia ze Sprowy Tarnowska, fundatorka tej świątyni i przyległego kolegium szkoły. Nie żałowała kosztów. Kiedy nawet ksiądz Karga był skłonny przystać na przeniesienie kolegium, na założenie kolegium w królewskim jakimś mieście, a nie w prywatnym, żeby byt przyszły tego kolegium był bardziej gwarantowany, powiedziała: ja odpowiadam za poziom moralny i religijny mieszkańców miasta, którym jest powierzone. Dam, ale jeżeli kolegium będzie tutaj. I nie żałowała. Dała. Dała wiele. Staje przed nami ksiądz Piotr Skarga. Staje. Wspaniały tłumacz Biblii, ksiądz Jakub Wujek, znakomity mistrz polskiego języka. Staje oczywiście także Baśka Puzon i kardynał Stefan Wyszyński, który na zakończenie pielgrzymacji mówił: błogosławieniście wy, którzyście uwierzyli. I szczególnie święty Jan Paweł II. Wszyscy proboszczowie, katecheci. Tylu ich było. I my powinniśmy odpowiedzieć tak jak Inka. Zachowałam się, zachowaliśmy się, zachowałem się tak, jak trzeba. Ale o tym, jak trzeba się zachować, nie może decydować jakaś partia, jakaś ideologia, jakieś ugrupowanie gospodarcze, jakaś korporacja. To będzie naciąganie i podporządkowanie własnym interesom. To będzie zawsze tyrania relatywizmu, zniewolenie. W Rosji pokutuje wyższość cara nad cerkwią, nad patriarchą. W Niemczech pozostają skutki protestanckiej zasady cuius regio, eius religio. Czyja władza, tego wiara. Polski król przyznawał: nie jestem panem sumień, tylko Chrystus może być panem sumień, bo on jest drogą, prawdą i życiem. On jest Stwórcą i Zbawicielem. On nie jest chwiejny, jest zawsze ten sam. I dlatego ksiądz Piotr Skarga, oświadczając, że Polska jest, naród polski jest jak dąb, powiedział: korzeniem jego jest Chrystus. Krzysztof Baczyński pisał: jesteś jak wielkie stare drzewo, narodzie mój, jak dąb zuchwały, nabrzmiały ogniem soków zielałych, jak drzewo wiary, prawdy, gniewu, ale cię jeli cieśle orać,
i ryć się rylcem od korzeni, aby Twój kształt, Twój głos odmienić, żeby Cię zmienić w głos upiora. Służebnica Boża, wielka mistyczka z XIX wieku, pod koniec XIX wieku, jakąś prawie ćwierć wieku przed I wojną światową, zapewniła, że naród polski uwolni się od wrogów zewnętrznych, ale dodała ze smutkiem i wielkim ostrzeżeniem, że powstaną wrogowie wewnętrzni. Jeżeli Polacy odejdą, odstąpią od Chrystusa, Polska zginie, już więcej nie powstanie. Tak mocno bije ten obecny dzwon. Tak są rozkołysane te dzwony, o które, jak mówiono, wspominał zawsze w rezurekcyjnym kazaniu ksiądz proboszcz prałat Władysław Opaleński. Te dzwony, które dzisiaj wołają do nas, byśmy stanęli na baczność, byśmy zgromadzili się wokół krzyża, byśmy posłuchali Ewangelii. Zadania wielkie. Drzewo wydaje w pierwszej chwili swoje normalne liście. Pod ich cieniem kryją się i matki, i dzieci. Zwróćmy uwagę, co nam powierzają, co chcą uratować przede wszystkim Ukraińcy. Dzieci i matki. A na nasze ulice Marta Lempart wyprowadziła tyle polskich dziewcząt i kobiet, żądających bezkarnego prawa do mordowania, do niszczenia i dzieci, i upodlenia tego powołania niezwykłego, tak bardzo Bożego, jakim jest powołanie do macierzyństwa. I fizycznego, i duchowego zresztą. Trzeba nam tak bardzo do Chrystusa wrócić, tak mocno się Go trzymać, tak czuwać, czym nasiąkamy, co wybieramy. Bo to, co się dzieje na wschodzie, ostrzega przed wszelkim kompromisem ze złem, przed wszelkim otumanieniem przez ideologię, przed jakimkolwiek popieraniem zła i zwlekaniem z jego zwalczaniem, bo ono się zemści. Święty Jan Paweł II w Krakowie w czasie pielgrzymki 91 roku pytał, czy można Chrystusowi powiedzieć nie? Można, odpowiedział, bo człowiek jest wolny. Ale czy wolno? Bo wolność nie jest wolnością do zła. To jest dar Boży, udzielone byśmy świadomie, z wielką ochotą, odpowiedzialnością, wytrwałością przyjmowali i krzewili dobro. Na podstawie czego? W imię czego? Jakich racji rozumowych? Jakich wartości serca można odrzucić to, co nas kształtowało? Co ustanowiło naszą tożsamość przez wieki
i stanowi ją dotąd. Na pytanie tak postawione trzeba nam odpowiadać na co dzień. Amen.